Giganci historii to nowy, unikatowy teleturniej i oryginalny format telewizji polskiej emitowany w TVP Historia w sobotę o godzinie 19 oraz w niedzielę o godzinie 16.30. A naszym gościem jest dziennikarz, publicysta, wykładowca, ale przede wszystkim obecny dyrektor TVP Historia Piotr Legutko. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Nowy teleturniej Giganci Historii ogląda średnio 55 tysięcy widzów. TVP Historia w paśmie jego emisji jest liderem rynku w segmencie kanałów tych dokumentalnych wśród wszystkich widzów. To jest to, na co państwo liczyliście, uruchamiając ten program? Nie, myślę, że to jest początek dopiero, bo my mamy świadomość, że wystartowaliśmy w dość oryginalny sposób. Mianowicie wystartowaliśmy w środku wakacji. No, to jest tak ryzykowne. Tak się złożyło, tak, że jest to dość ryzykowne przedsięwzięcie, ale z drugiej strony mocno uzasadnione, bo po pierwsze, no, wystartowaliśmy w stulecie Bitwy Warszawskiej i trudno było nie wykorzystać tej okazji, to także i trochę marketingowej, bo po pierwsze jest to nasz obowiązek misyjny, po drugie właśnie chcieliśmy trochę też wyprzedzić wszystkich, ponieważ wszystkie ramówki, wiadomo, ruszają później. My chcieliśmy wystartować wcześniej, no ale za to też płaci się pewną cenę, ponieważ wiadomo, że bardzo dużo naszych widzów jeszcze było na wakacjach. Ten teleturniej w dużej mierze jest też adresowany do nowych widzów, do takich osób, które TVP Historia nie oglądają, więc myślę, że taka faktyczna widownia tego teleturnieju będzie można ją zobaczyć gdzieś tak w połowie września i wtedy ten wynik będę mógł powiedzieć, czy nas satysfakcjonuje, czy... No miejmy nadzieję, że będzie wyższy, ale dlaczego właśnie taki format i dlaczego akurat Giganci Historii? Giganci, czyli kto? No właśnie, to tytuł jest dwuznaczny, bo z jednej strony mówi o wielkich bohaterach historii, czyli o ludziach, którzy zmieniali bieg wydarzeń, którzy wpłynęli na kształt historii, ale z drugiej strony, no to jest też o uczestnikach tego programu, czyli to jest o ludziach, którzy mają gigantyczną wiedzę historyczną, bo skoro mówimy o ryzyku, no to podjęliśmy jeszcze jedno ryzyko, że chcemy zrobić teleturniej bardzo ambitny, jeśli chodzi o wymagania wobec uczestników. Pytania nie są łatwe, pytania są wiedzowe. Śmiem twierdzić, że od czasu wielkiej gry w TVP nie było takiego teleturnieju, który by tak duże wymagania stawiał uczestnikom, ale myślę, że człowiek dorasta w wyzwaniach. To jest wreszcie coś, na co jak sądzę, powinniśmy się zdecydować już dawno. I nie brakuje chętnych? Może warto powiedzieć, kto i jak może wziąć w nim udział w tym programie jako uczestnik? W jaki sposób? No właśnie, to jest też jakby kolejna szansa, ponieważ myśmy wystartowali z castingami, no niestety w środku pandemii. Więc nabór odbywał się drogą zdalną i też znowu nie wszyscy wiedzieli, że jest taka szansa wystartować w teleturnieju, który, no, warto też dodać, jest również szansą na wygranie 20 tysięcy złotych, bo to jest, no tak, też przyciąga, to jest też gratka. Ale w tej chwili jest nabór, jest casting do drugiej serii, bo nagraliśmy na razie 11 odcinków. W tej będziemy nagrywać pod koniec września kolejne. No i każdy, kto chciałby wystartować w tym teleturnieju, zmierzyć się, sprawdzić swoją wiedzę historyczną, no wystarczy, że wejdzie na naszą stronę TVP Historia i tam znajdzie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wziąć udział w castingu, jak w tym teleturnieju wystartować i jak wygrać 20 tysięcy złotych. Przy okazji tej rozmowy nie mogę nie zapytać też pana jako redaktora, publicystę, czy jest w ogóle zapotrzebowanie na wiedzę historyczną, jak pan to ocenia? No, zapotrzebowanie jest ogromne, to znaczy sądzę, że miłośników historii jest prawdziwa armia, legion w Polsce, bo to widać choćby po, nie wiem, nakładach książek historycznych, czasopism historycznych. My to widzimy też po bardzo stabilnej widowni TVP Historia. Ja jestem dyrektorem czwarty rok i właściwie z roku na rok nam ta widownia przyrasta. Są to nie tylko miłośnicy historii, ale to są, można powiedzieć, świadkowie historii, którzy odtwarzają tę historię. Jest ogromna ilość w Polsce stowarzyszeń historycznych, które rekonstruują historię, które zajmują się badaniem historii, czyli takich bardzo aktywnych uczestników. To jest prawda, moda, doświadczamy tego tutaj moda, w Wielkopolsce, tak, również, to na pewno. Jest wielka moda na historię, więc ja myślę, że to, co w tej chwili robimy w kanale historycznym, to i tak jest kropla w morzu potrzeb. Znaczy myślę, że zainteresowanie znacznie przerasta to, co jesteśmy w stanie pokazać i dać miłośnikom historii. Stąd też, jak sądzę, popularność nie tylko naszego kanału, ale
no, konkurencyjnych kanałów historycznych. Ja się mogę tylko już cieszyć tym, że akurat TVP Historia jest najchętniej oglądanym kanałem historycznym, bo już praktycznie każdy prywatny nadawca już swój kanał historyczny też uruchomił. Zastanawiające jest też to, skąd bierze się ta popularność rosnąca historii. Czy to nie jest w jakiś sposób jednak odpowiedź na luki w szkolnej edukacji po prostu i braki w historii w programach szkolnych też, bo były takie momenty, okresy i to jeszcze tam chyba do końca wszystko nie jest tak, jakby mogło być. Może nie tyle nawet luki, co to, że historii może nie naucza się w szkołach tak ciekawie, jak na to historia zasługuje. Mhm. Wydaje mi się, że jest to tak pasjonujący i wciąż odkrywany rezerwuar fantastycznych historii, opowieści, biografii, sensacji, niewyjaśnionych rzeczywiście jeszcze różnych ścieżek historii, że zainteresowanie historią w dużej mierze jest trochę też powodowane tym, że historia, no jakby to nie powiedzieć, jest o wiele ciekawsza niż to, co się dzieje wokół nas czasami. Mówił pan, panie dyrektorze, ja chciałem zapytać o to, na ile edycji program jest zaprojektowany, ale już pan zdradził troszkę, że już kilka odcinków udało się nagrać. Były duże emocje, pan miał okazję śledzić te nagrania osobiście. No właśnie, i tak mogę też powiedzieć, że ponieważ miałem tą okazję być na nagraniach tych odcinków, które dopiero się pokażą, więc emocje są ogromne i to nie jest też tak, że odcinek równy jest odcinkowi, że w jednym odcinku może się wydawać, że nie wiem, pytania znacznie przerastają możliwości uczestników, a w drugim odcinku jesteśmy pod wrażeniem ich niesłychanej wiedzy i tego, jak ze sobą rywalizują. No ja powiem tak, że pewnym naszym, to jest w ogóle format oryginalny, na co też warto zwrócić uwagę, bo zwykle się teleturnieje kupuje na rynku, że tak powiem, gotowe formaty sprawdzone. Myśmy też podjęli kolejne ryzyko, że sami wymyśliliśmy ten format, a jednym z pomysłów naszych oryginalnych jest to, że to sami uczestnicy w jednej z rund wymyślają dla siebie pytania. I to jest, można powiedzieć, prawdziwe starcie gigantów. To jest dopiero... Rzeczywiście jest to zdecydowanie najtrudniejsza część tego teleturnieju, bo rzeczywiście no, mogę tylko zdradzić, że uczestnicy są niezwykle okrutni wobec siebie. Rozumiem. Jak jesteśmy już przy programie też TVP Historia, to jakie nowe pomysły, co czeka widzów właśnie w jesiennej ramówce, jakieś nowości, co by pan chciał polecić, panie dyrektorze? No myśmy chcieli ten rok w sposób specjalny uczcić. Już od 15 sierpnia ruszyliśmy z kilkoma nowymi cyklami, między innymi Twarze Solidarności. To jest 40 odcinków takich biografii niekoniecznie znanych, a bardzo ciekawych bohaterów sprzed 40 lat. To jest cykl Cud Wisły, w którym opowiadamy o wojnie polsko-bolszewickiej. No, narratorem jest Tomasz Łysiak tego cyklu. To jest cykl, w którym ruszamy w tej chwili, w ten weekend. Tu wszystko jest Polską. To jest próba opowieści o historii Polski poprzez Wawel. Jako takie miejsce, które w soczewce opowiada o polskiej historii od czasów jeszcze sprzed Mieszka aż po II wojnę światową. Mamy też cykl, który niebawem, z którym wystartujemy pod tytułem Ci cholerni Polacy. To jest z kolei nawiązanie do rocznicy Bitwy o Anglię. Też niezwykle ciekawa część polskiej historii. No i cykl, który może polecałbym w sposób szczególny, bo jest też oryginalny. To jest cykl, który nazywa się Ekspertyza. Będziemy go pokazywać w piątki o godzinie 20. Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych sam się do nas zresztą zwrócił z taką propozycją, że właściwie oni przeprowadzali eksperymenty i ekspertyzy związane z najważniejszymi wydarzeniami historii Polski, poczynając, nie wiem, od Auschwitz, Katynia, kończąc na aferze Rywina. Ale jeszcze również sięgali wstecz, bo mamy na przykład odkrycia dotyczące Kopernika czy Kochanowskiego. Więc są to rzeczy absolutnie fascynujące i zrobiliśmy to w formule takiego docu crime, czyli opowieść o historii poprzez artefakty i jakby opowieść poprzez szczątki, to co pozostało po historii. Także są tam najsłynniejsze ekshumacje i poprzez nie analiza na przykład zagadki śmierci czy generała Sikorskiego, czy innych słynnych śmierci z historii Polski. To są rzeczy
które wciąż ludzi fascynują, wiele zagadek, na które wciąż nie znamy odpowiedzi, no a opowiedziane jest to w sposób, wydaje mi się, bardzo nowoczesny, bardzo ciekawy, więc ten cykl też bardzo, bardzo polecam. Wyjątkowo ciekawie zapowiada się jesień w TVP Historia. Z dyrektorem tego programu, Piotrem Legutko, właśnie rozmawiałem. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. A proszę, przypomnijmy, że Giganci Historii w najbliższą sobotę o godzinie 19 oraz w niedzielę o 16:30. Zapraszam.